Otwarty klub tworzą ludzie, których łączy przyjaźń, a przede wszystkim pasja do muzyki. Czwartkowe karaoke w browarze zamkowym w Cieszynie wskoczyło na wyższy poziom. To już nie tylko spotkania z przymrużeniem oka, a profesjonalne wykonania, ale także wspólna płyta. To co Cieszyn, to autorskie utwory głosów otwartego klubu. Jest jakby podsumowaniem tego, co robimy tutaj, na browarze. Czyli co czwartek spotykamy się na karaoke. Zaczyna się od niewinnego śpiewania piosenek, które lubimy, po czym przeradza się to w pasję, przynajmniej u tych, którzy nie śpiewają na co dzień, bo jest kilka osób, tak jak ja czy Norman Power, którzy śpiewamy gdzieś już od dawna, dawna i oni też nagle wskakują na taki poziom, że no coś z tym trzeba zrobić. No i pomyślałem sobie, że skoro mamy ten COVID, bo rok prawie przerwy było, no to mówię, to nagrajmy płytę, ale nie nagrajmy covery, bo dzisiaj covery na YouTubie nagrywają wszyscy. Nagrajmy płytę z autorskimi piosenkami. Ja od dawna piszę, mam kolegów w branży, którzy piszą piosenki, mają różne tak zwane szufladowce, więc podzwoniłem, popytałem, nie ma problemu, udostępnili piosenki naszym wspaniałym wokalistom. Jeśli chodzi o przekrój muzyczny. Przekrój muzyczny jest charakterystyczny dla uczestnika tej płyty, czyli mamy od mocnego heavy metalu, poprzez piosenkę bardzo taką, rzekłbym nawet z kategorii muzyki, poezja śpiewana, jest piosenka taneczna, no i głównie dominują piosenki rockowe. Na tym polega siła tej składanki, że tak naprawdę każdy znajdzie na tej płycie coś dla siebie, co jest ważne na tej płycie. Ten tytuł, To co Cieszyn, nie oznacza tylko tego, że śpiewamy sobie piosenki, które lubimy. Jest bardzo dużo nawiązań do Cieszyna. Są teksty, w których Cieszyn jest niejako podmiotem oczywistym. W piosence Normana Powera, w piosence Marka Wawrzyczka. To są piosenki, które mówią i o Cieszynie opowiadają historię. Są Stella. Stella, dokładnie, ale powiedzmy o tych perełkach, bo są tutaj perełki takie tekstowe. Mówiłeś do szuflady, ktoś tam kiedyś napisał, one leżakowały, a teraz one w końcu ujrzały światło dzienne. Dokładnie. Mamy niesamowity zaszczyt mieć tutaj naprawdę wspaniałych wykonawców. Komponowali na tą płytę m.in. Marek Raduli, znany z Marnej Wandy, czy z Budki Suflera. Mamy piosenki od Krzysztofa Gabuńskiego i Kasi Lorenz, którzy współpracowali też z Bandą i Wandą na przykład, czy Tomaszem Szwedem. Łukasz Piec z Kabaretu Hrabi napisał piosenkę do Klaudii. Jaką piosenkę chciałabyś, Klaudia? A ja bym chciała taką, bo lubię taneczną. Napisał taneczną. Wyprodukował to jego brat, Bartek Piecz, który jest z kolei basistą Ani Wyszkoni. Także dużo tych nazwisk przewija się. Ja osobiście miałem ogromny zaszczyt zaśpiewać piosenkę z Hansem, wokalistą Lux Torpedy. Moim serdecznym przyjacielem jest Krzysztof Kmiecik, Kmieta, basista Lux Torpedy, z którym się wychowywałem. Tworzyliśmy pierwsze zespoły heavy metalowe i ta przyjaźń została do dziś. Bardzo często pomaga mi właśnie w nagrywaniu moich piosenek. Pomógł mi również przy zwerbowaniu Hansa. I tak oto mam piosenkę z Hansem. Dla mnie to jest niesamowite przeżycie. I myślę, że dla każdego z tych uczestników, bo są piosenki, które na przykład odpadły z płyty Urszuli. Urszula powiedziała, że o, ta piosenka już nie, więc ona gdzieś tam powędrowała do szuflady i jak ją usłyszycie, tą piosenkę, to pomyślicie sobie, tak, tą piosenkę mogłaby śpiewać Urszula. Wanda Kwietniewska, piosenka Żegnaj mój Belmondo, ona powiedziała, że ona już jest za stara na takie piosenki. No więc gdzieś tam piosenka znowu powędrowała do szuflady i odkopała ją Ewa i Ewa zaśpiewa tą piosenkę prawie jak Wanda i Wanda. Twoje oczywiście kawałki też tutaj są. Tak, no miałem tą przyjemność, że udało mi się podarować koleżance piosenkę, bo jej się podobała, a ja nigdy jej nie wydałem, więc mówię, no kurczę, dlaczego nie, zaśpiewaj moją piosenkę, jest mi bardzo miło. Trzej bracia, ta piosenka, która powstała spontanicznie, singiel, który wydaliśmy w marcu, to też piosenka, którą napisałem, z której jestem bardzo dumny i naprawdę aż sam się dziwię, że można coś takiego stworzyć. A czemu można stworzyć? Bo tworzą to ludzie. Ci wszyscy, którzy tu śpiewają, to jest grupa przyjaciół, którzy naprawdę budują do wielkich rzeczy. I pierwszą taką rzeczą jest płyta. Płyta z autorskimi piosenkami tutaj w Cieszynie. No właśnie, a gdzie tą płytę można dostać, zdobyć? Premiera tej płyty
nastąpi 29 sierpnia, to jest niedziela, na Cieszyńskim Rynku o 19.30. Wszyscy wykonawcy z tej płyty wykonają swoją piosenkę na Cieszyńskim Rynku i ta płyta będzie do zdobycia właśnie wówczas na tym rynku, a później będziecie już mogli ją między innymi przez Dom Narodowy, bo tutaj też musimy wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Ta płyta nie powstałaby, gdyby nie Dom Narodowy, bo myśmy płytę nagrali. Płytę nagrać jest bardzo łatwo dzisiaj, ale płytę wydać jest o wiele, wiele trudniej. Dlatego duży ukłon w kierunku dyrektora Domu Narodowego Adama, który po prostu sprawił, że ta płyta jest teraz w moich rękach, a już wkrótce znajdzie się pewnie w waszych. I co to, takie spełnienie marzeń? Oczywiście, marzenie naprawdę wielkie. Wielu ludzi, którzy w tej płycie uczestniczyli, mówili mi o tym prywatnie, że to jest naprawdę duże marzenie umieścić swoją piosenkę na płycie. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik-Telesz.